Są takie tematy, które bardzo silnie poruszają całe ewangelikalne i szerzej chrześcijańskie środowisko. Są też takie, wokół których zazwyczaj panuje milczenie. Czy te sprawy, o których jest najgłośniej, należą do najważniejszych? Czy te, wokół których panuje cisza, są nieistotne? Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, godzina 19. Rozpoczynamy WST Online. Dziś będziemy rozmawiać. Naszym gościem jest pastor Michał Włodarczyk, którego bardzo serdecznie witam. Michale, może coś powiesz najpierw na początek o sobie i o tym, co robisz jako pastor i jako youtuber. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest bardzo miłe. No i tak wtedy tytułem krótkiego przedstawienia się powiem, że od 11 lat jestem pastorem w Bydgoszczy, w kościele ICF Bydgoszcz. Natomiast teraz, no teraz jestem takim pełnoetatowym pastorem, natomiast zdążyłem po drodze jakieś mieć inne aktywności, więc wcześniej rzeczywiście pracowałem jako nauczyciel akademicki. Jestem socjologiem, jestem teologiem, no natomiast od kilku lat w zasadzie jestem przede wszystkim pastorem i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Od półtora roku rzeczywiście troszkę więcej chyba siły i wysiłku wkładam w taką aktywność w szeroko rozumianym internecie. Więc czy to są podcasty, czy to są vlogi, czy to jest ta aktywność związana z prowadzeniem kanału na YouTubie. Więc to wszystko wyrasta z takiego przekonania, że za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Więc staram się, o właśnie jak widzę, jak przewijasz właśnie takie rzeczy jak paradoksy wpisane w chrześcijańskie życie, jak ważne czasami kwestie społeczne, które nas poruszają. Staram się opowiedzieć w taki sposób, na ile umiem, porządkujący, a z drugiej strony nie spłycający złożoności zagadnień. To więc od półtora roku staram się być obecny w internecie i troszkę tej obecności się nazbierało. Także mam nadzieję, że ci z was, którzy to znacie, dobrze to oceniacie. Od niedawna wystartowałem też z podcastami, które starają się być eksperckie. Więc mieć też taką funkcję, jak to dzisiejsze spotkanie, które organizuje Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, czyli dać szansę też czasem ekspertom wypowiedzieć. Ja w tych podcastach im pozwalam, natomiast tutaj niejednokrotnie oglądałem te wieczorne spotkania, gdzie ludzie, którzy zjedli zęby na badaniu, zgłębianiu jakichś zagadnień, czy związanych z teologią, czy z życiem społecznym, mogą się o tym podzielić, mogą o tym opowiedzieć, więc taka jest funkcja. Dzisiaj akurat jestem gościem tego naszego spotkania, natomiast absolutnie nie czuję się ekspertem, czuję się takim internetowym gadaczem, ale nieraz tu we wtorek wieczorem na tym właśnie EWST online nieraz słuchałem ekspertów i w moich podcastach też staram się ekspertów zapraszać. Bardzo się cieszę, że dobrze też myślisz o tym, co robimy, bo w gruncie rzeczy no, staramy się jakby też popularyzować teologię, ale nie jako taką naukę oderwaną od rzeczywistości, no ale właśnie taką, która pomaga w życiu czy chrześcijańskim, czy w życiu osób poszukujących. Więc myślę, że mamy coś ze sobą wspólnego, my jako szkoła i twoja działalność. Natomiast dzisiaj tematem naszej rozmowy są gorące tematy w ewangelikalnym dyskursie, czyli będziemy rozmawiać o tym, co najbardziej kręci i porusza nasze środowiska ewangelikalne, czy może nawet szerzej chrześcijańskie. No, ale też będziemy rozmawiać o tym, na jakie tematy chrześcijanie milczą i czy to jest słuszne milczenie, czy ono ma sens, czy niekoniecznie. Słuchaj, gdybyś miał wymienić takie trzy najbardziej
popularne tematy, które ostatnio pojawiają się, nie wiem, w kazaniach, w dyskusjach na Facebooku, w grupach chrześcijańskich, w jakichś listach otwartych, w jakichś artykułach, w czasopismach chrześcijańskich. Takie trzy tematy po prostu z głowy wymień. Z czym się najczęściej stykasz? To jest smutne. Tak mi się wydaje, że to jest smutne, bo to myślę, że odbijamy w jakiejś mierze społeczeństwo. I niestety również w mówieniu o wierze i o religii to jest smutne, bo pierwsza grupa to bez wątpienia bym powiedział, że to są wszystkie tematy wokół łóżka i tym wszystkim, co dzieje się pod kołdrą. To jeżeli śledzimy też opiniotwórcze tygodniki czy magazyny katolickie w naszym kraju, to tam używa się takiego sformułowania, że to są wszystkie tematy wokół D, więc takie sformułowanie jest dość często przez publicystów katolickich używane. Natomiast bolesna prawda jest taka, że w naszym środowisku też te tematy, może z innej perspektywy i inaczej podejmowane, ale te tematy wokół seksualności bardzo nas elektryzują. Więc to chyba byłaby taka pierwsza rzecz, nie? Że myślę, że to wszystko nas interesuje. Druga rzecz to ciągle chyba żyjemy sprawą, nie wiem jak to nawet nazwać, równości, różności płci, czyli te sprawy związane z obecnością kobiet w życiu społecznym, w kościele. To, co dzisiaj w społeczeństwie, nie wiem, ożyło w tym haśle cnot niewieścich, to my tym żyjemy przez 10, 15, 100 lat wstecz. I może nie używamy takich fraz, natomiast ten sam mental z innym mentalem daje o sobie znać i się cały czas ściera. Trzecia rzecz, nie wiem, tak te dwie rzeczy wokół seksualności i wokół współistnienia obok siebie mężczyzn i kobiet w życiu społecznym, te dwie rzeczy tak zbiegu bym wymienił. Trzecią chyba mam problem, żeby wskazać. Znaczy, no chrześcijanie jak wszyscy pewnie dyskutują o polityce chociażby. Tak. No i pewnie dość sporo, bo przynajmniej ja się natykam na takie rozmowy i na to, co rzeczywiście ludzi pobudza, to też rozmowy na temat finansów. I tutaj rzeczywiście też jest sporo rozmów, ale też sporo milczenia, o tym powiemy trochę później. Powiedz mi, ty jesteś socjologiem, więc oprócz tego, że patrzysz na te wszystkie rzeczy jako pastor, jako człowiek taki, który praktycznie jakby podchodzi do różnych rzeczy, no i też musi być duszpasterzem. Na pewno gdzieś tam masz takie spojrzenie właśnie okiem socjologa. Skąd się bierze to zjawisko, że w zasadzie wystarczy rzucić takie słowo klucz typu przywództwo kobiet, LGBT, rozwody, seks pozamałżeński albo z innej beczki, drugie przykazanie, obrazy, dziesięcina, żeby zapewnić sobie no, całkiem taki spory oddźwięk. Czy u ciebie na kanale też niektóre tematy aż tak mocno poruszają widzów? Myślę, znaczy ja u siebie na kanale widzę coś takiego, co dla mnie jest takim dobrym przykładem tego też, że się zmieniamy, że się rozwijamy, że gdzieś po prostu brakuje nam, użyłaś tego takiego popularnego słowa przywództwa. Biblijny taki cytat często w tym kontekście mówienia o przywództwie to jest o tym, żeby trąbka wyraźnie zabrzmiała, a wtedy wszyscy wiedzą, co ze sobą zrobić. I kiedy zaczynałem kanał, osoby dużo bardziej doświadczone mówiły mi, że rzeczywiście tak to działa, jeżeli będziemy to mądrze rozwijać i będziemy mądrze to prowadzić, Nie widzę tego tej takiej cały czas burzy, która jest w internecie, jest na różnych grupach i w innych miejscach. Nie widzę tego u siebie na kanale, prędzej to widzę w swoich mediach społecznościowych, dlatego że właśnie ta dyskusja i obecność w internecie, i stąd jestem przekonany do ważności takiej istotności obecności chrześcijan w przestrzeni publicznej, pełni też funkcję porządkującą, czyli ci, którzy
stwierdzili, że to nie jest ich duchowość, ich wrażliwość, ich pobożność. To się zwinęli, ich nie ma. A ci, którzy mogą się w tym przejrzeć albo odkrywają ten rodzaj duchowości, albo dopiero rozpoczynają przygodę z Panem Bogiem, towarzyszą i w tym są, bo mówią, ten rodzaj wrażliwości rezonuje z tym, co mam w sercu. I tak myślę sobie, że teraz, a Ty już odpowiadając bardzo na Twoje pytanie, myślę, że taka burza na każdy temat, że wystarczy włączyć jeden z tych gorących tematów i nagle mamy 10 tysięcy ekspertów i wszyscy są ekspertami od wszystkiego, właśnie wynika z tego, że w przestrzeni internetowej nauczyliśmy się tego, że wszystkie poglądy są jednakowo, są równoprawne. Czyli myślę, że nas jako społeczeństwo zmieniły media społecznościowe. Po prostu 20 lat temu też zgubiliśmy coś takiego, że pewnych poglądów reprezentować nie wypada. Najzwyczajniej w świecie nie wypada, bo one nie uchodzą, nie przystoją. Nie? Natomiast dzisiaj wszyscy jesteśmy ekspertami od wszystkiego i nie cenimy sobie tak naprawdę wiedzy eksperckiej, wiedzy budowanej w oparciu, nie wiem, o naukowe badania, o jakiś konsensus wobec pewnych badań i tak dalej, nie? Więc rzeczywiście największą głupotę można powiedzieć i ona zdobędzie popularność, ona zdobędzie lajki. Brakuje i to brakuje nam w ogóle, od kiedy istnieją media społecznościowe i to nie jest utyskiwanie. Ja nie chcę ani na to biadolić, ani narzekać. Uważam, że trzeba się umieć w tym odnaleźć. Natomiast w społeczeństwie rzeczywiście brakuje tego, co w latach, nie wiem, 90. czy 70., jak ktoś pamięta, jednak środowisk, które były opiniotwórcze. Czyli wszystkie grupy społeczne, wszystkie środowiska miały swoje opiniotwórcze tygodniki, magazyny i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to wszystko istnieje, a tak naprawdę istnieje w szczątkowej formie i na tym rynku informacji, na tym rynku idei tak naprawdę przegrywa z tymi przysłowiowymi influencerami, a tu nie chodzi o influencerów, chodzi o to, że wszystkie myśli, również te najbardziej haniebne, chociaż to dziwnie zabrzmi, ale są równouprawnione, nie? Czyli też no właśnie nie ma tego miejsca, w którym panuje konsensus, że pewnych rzeczy nie przystoi, nie wypada, czy nie uchodzi powiedzieć. Ja mam takie wrażenie też, że my troszeczkę jako społeczeństwo, nie tylko jako społeczeństwo, jako chrześcijanie, ale jako społeczeństwo, mamy taką tendencję, która zresztą jest naturalna, do szukania prostych odpowiedzi, czasami na bardzo trudne i skomplikowane pytania. I teraz rzeczywiście, jeżeli mamy na przykład jakiś problem, czy to z dziedziny medycyny, czy z dziedziny, nie wiem, fizyki, prawda, czy z dziedziny, powiedzmy, nauk społecznych, to dużo prościej jest przeczytać komentarz na Facebooku niż artykuł naukowy. Dużo prościej jest zrozumieć coś pisane takim prostym bardzo językiem, no, którego używamy na co dzień, niż coś z użyciem na przykład terminów, które musimy sobie gdzieś tam znaleźć, no bo na co dzień się z nimi nie stykamy. I czasami mam takie wrażenie, że właśnie na przykład jak pojawiają się komentarze pod tekstami no, stricte naukowymi, które sprowadzają się do tego, a ja i tak mam swoje zdanie i te komentarze rzeczywiście zdobywają większe poparcie jakby niż sam na przykład artykuł, to często właśnie powodem jest to, że ludzie szukają tych bardzo prostych rozwiązań, bo no wiadomo, my nie jesteśmy ekspertami, nikt nie jest ekspertem od wszystkiego. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to trudniej nam jest w pewien sposób zaufać temu, prawda? Więc łatwiej jest jakby przyjąć pewne rzeczy na chłopski rozum. I teraz do Ciebie pytanie z kolei jako właśnie takiej osoby, która jest też teologiem, ale też pastorem, na co dzień stykasz się z różnymi rzeczami. Czy w Kościele, w kwestii na przykład prawd związanych z chrześcijaństwem, z Kościołem i tych tematów, o których się dużo mówi, też istnieje taka tendencja? Istnieje i...
Nawet dzisiaj, czytając komentarze pod tekstem, który wczoraj umieściłem, pomyślałem sobie, ja studiowałem w latach 90. Ja studiowałem w końcówce lat 90. i wtedy pamiętam, przez wszystkie przypadki odmienialiśmy słowo postmodernizm. I pamiętam, że też w środowisku chrześcijan rozmawialiśmy o wyzwaniach, które przyniesie postmodernizm, natomiast mówiło się o tym jako o czymś, co przyjdzie, a nie o rzeczywistości, w którą jesteśmy zanurzeni. Natomiast dzisiaj te wszystkie rzeczy, które wtedy słuchałem na różnych wykładach, dzisiaj we mnie ożywają, bo myślę sobie, że rzeczywiście żyjemy w świecie, w którym wszystko jest równoprawne i nie wierzymy w istnienie jakichś takich... Już nawet nie wiem, po jaką teorię prawdy sięgnąć, ale nie wierzymy, że istnieje jakaś prawda, wokół której może być pewien konsensus, czy to naukowy, no bo tak się rozwija nauka, prawda, od zmiany do zmiany paradygmatu, gdzie panuje pewien konsensus świata naukowego, że te teorie najlepiej wyjaśniają świat wokół nas, czy naszą rzeczywistość. I w pewnym momencie widzę, no, że nawet ludzie, którzy są chrześcijanami, są w kościele, w jakichś przywódczych czy duchowych rolach, mówią, no tak, ale ilu nas, tylu poglądów na Biblię, więc aż miałem ochotę krzyknąć do tego internetu, natomiast sam siebie cenzuruję, ale aż miałem ochotę krzyknąć do tego internetu i powiedzieć, serio, naprawdę nie wierzymy, że w kwestiach pryncypiów istnieje jakiś konsensus, istnieją jakieś biblijne wartości, które są po prostu oczywiste, albo przynajmniej powinny być oczywiste dla nas chrześcijan. I nagle pojawił się nawet taki argument, no ale świadkowie Jehowy też mają Biblię i tak dalej. I sobie myślę, jeny, to już nawet my nie wiemy, że albo Biblię można czytać ze zrozumieniem, jak się ją kocha, to ją się stara zrozumieć, no bo miłość właśnie sprawia, że chcemy zrozumieć to, co kochamy, a jak się jej nie kocha, tylko chce się ją zmusić, żeby powiedziała nam coś, czego nie mówi, no to wtedy się ją gwałci, nie? Więc tak już nawet my nie rozróżniamy, co jest gwałtem na Biblii, a co jest wyrazem do niej miłości, co jest tym wysiłkiem, żeby ją zrozumieć, a co jest próbą zmuszenia Biblii do tego, żeby powiedziała rzeczy, których nie mówi. Więc tutaj myślę, że rzeczywiście to takie niebezpieczeństwo życia w świecie postmodernistycznym czy płynnej nowoczesności, gdzie tych prawd jest wiele i wszystkie są równoważne, bardzo mocno wpływa na nas i na nasz sposób myślenia o prawdzie również w Kościele. A druga rzecz to jest taka pochwała dyletanctwa i to dzisiaj na przykład widziałem, jak jeden z moich znajomych wpisał i znowu aż ma się ochotę zapytać, no bo to już jest pytanie z Kościoła, bo to jest taki akurat mój znajomy z naszego miasta, kiedy pisał, sprawa jest prosta, są dwie płcie, Bóg stworzył dwie płcie, koniec, kropka. I potem już jest tam, nie wiem, 17 akapitów wywodów na ten temat. A ja miałem tylko jedną ochotę zapytać autora tego wpisu, czy to wszystko tak napisałeś, bo przyszło ci do głowy, czy chociaż przeczytałeś jedną książkę na temat seksualności człowieka, nie? Na temat tego, że na przykład kobiety mają po 10 lat leczenia niepłodności, na przykład odkrywają, że są chromosomalnie mężczyznami, bo tych składowych płci jest tak wiele, że nawet mogą o tym nie wiedzieć i to jest dopiero diagnozowane po wielu, wielu latach małżeństwa, kiedy szuka się przyczyny w leczeniu bezpłodności, nie? Więc zadaję sobie pytanie, czy zanim się wypowiemy, rzeczywiście usiłujemy cokolwiek do tej swojej głowy włożyć, przeczytać, dowiedzieć się, czy raczej właśnie zbudowaliśmy kulturę, w której wypowiadamy się z biegu, bez żadnego przygotowania, bo tak mi się wydaje, bo tak czuję, bo mam konto w internecie, to mogę o tym napisać, nie? Więc myślę, że to też jest jedna z wypadkowych, która zafundowała nam taki, a nie inny obraz naszych dyskusji w internecie. No, zgadza się. Wiesz, generalnie te gorące tematy to są takie, które każdego jakby pobudzają do zostania ekspertem tak naprawdę. No i niestety to się tak dzieje, że czasami właśnie ekspertami mienią się ci, którzy no, są ekspertami, ale w zupełnie innych dziedzinach tak naprawdę. I to jest zresztą kolejny taki problem, który widzę, że osoby, które są autorytetem w czymkolwiek, czyli na przykład
dobry sportowiec, polityk, piosenkarz, pastor, ksiądz. Oni nagle czują się zobowiązani wypowiadać się na absolutnie każdy temat. Mało tego, no, ich otoczenie jakby wymaga od nich stanowiska, eksperckiego stanowiska na każdy temat. I mamy taką sytuację, że potem mamy na przykład listy otwarte w jakiejś sprawie. O tych listach otwartych jeszcze za chwilę od innej strony będę chciała powiedzieć, ale w jakiejś sprawie i tam oczywiście jest cała masa podpisanych profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i tak dalej, tylko problem polega na tym, że większość z nich, zdecydowana, przytłaczająca większość z nich jest owszem profesorami, doktorami, doktorami habilitowanymi, ma te tytuły, natomiast z absolutnie zupełnie innych dziedzin niż te, w których temacie się wypowiadają. I to samo dotyczy na przykład właśnie osób duchownych czy przywódców chrześcijańskich, którzy bardzo często i chętnie wypowiadają się na różne tematy, no niestety właśnie pokazując dość często również swoją ignorancję. Kilka tygodni temu podczas jednego z wykładów właśnie w WST Online uczestnik pytał, dlaczego chrześcijanie sprowadzają kwestie etyki, czy nawet etyki powiedzmy związanej z seksualnością, tylko do tego, kto z kim śpi i w jakiej pozycji. Wydaje się, że rzeczywiście jest to najbardziej nośny temat w tej chwili, zważywszy na liczbę nauczań, temperaturę dyskusji, nawet listy otwarte czy apele, które pojawiają się ze strony środowisk chrześcijańskich, też dotyczą tego tematu. Można powiedzieć, że seks się dobrze sprzedaje również w kościelnym opakowaniu. Na ile jednak takie podejście jest w ogóle budujące czy pożyteczne? Tak, wiesz co, kiedy ja mówiłem, bo wiesz co, ja nawet bym chciał chyba troszkę, nie chciałbym być źle zrozumiany, bo ja rozumiem nasze zagubienie. I teraz bym chciał tak zrównoważyć chyba swoją poprzednią wypowiedź, bo kiedy mówię o takiej pośpieszności w wypowiadaniu się, to nie mam na myśli właśnie liderów, osób z tytułami, osób, które gdzieś pretendują do tego, żeby być opiniotwórcze. Bo to jest właśnie inny temat i za chwilę chciałbym go rozwinąć, troszkę równoważyć, bo rozumiem niewiedzę i nawet nie nazywałbym jej ignorancją ze względu na pewną tezę, którą wydaje mi się, że jako środowisko będziemy musieli przełknąć i się z nią zmierzyć. I to nie tylko ewangelikalne, ale w ogóle chrześcijańskie czy teistyczne środowisko będziemy musieli się z tym zmierzyć. Natomiast najpierw, kiedy mówiłem to wszystko, to mówiłem o takiej ignorancji przysłowiowego, nie wiem, Krzysia z Instagrama czy Małgosi z Facebooka, czyli właśnie nic nie przeczytałem, nic nie wiem, a wszędzie wypowiadam się ekspercko, bo mogę. I to tworzy taką kakofonię napędzającą się, no bo już znamy to zjawisko bańki, że jednak wydaje nam się, że nie jesteśmy w tej dziwności osamotnieni, więc radykalizujemy się po prostu w mówieniu rzeczy, których najzwyczajniej nie wypada mówić i popisujemy się niewiedzą, którą wstyd jest. Powinniśmy starać się ukryć, a my się z nią obnosimy, no bo takie środowisko wytwarzają wokół nas algorytmy Facebooka. Natomiast kiedy teraz mówimy już o takich działaniach środowiska ewangelikalnego, opiniotwórczych i osób odpowiedzialnych za nie wiem, tak naprawdę wyznaczanie tego, jak jako środowisko w różnych problemach myślimy i postępujemy, to tu, wiesz co, ja mam taką bardzo roboczą obserwację i próbuję ją ubrać, natomiast wydaje mi się, że jako chrześcijanie w ogóle, czy protestanci, prawosławni, katolicy, ewangelikalni, jako wszyscy, stoimy przed dużym wyzwaniem, nawet tych wszystkich takich nawet tez, stanowisk, opinii, które kiedyś może by mnie bardzo, z którymi kiedyś bardzo bym się utożsamiał, teraz by mnie bardzo drażniły, to teraz, odkąd dokonałem tej takiej obserwacji, jestem wobec nich bardzo wyrozumiały i już wyjaśniam, o co chodzi. Kiedy pojawił się przewrót kopernikański, to musieliśmy uporać się z tym jako chrześcijanie i jako Kościół,
że jest narracja biblijna i jest nauka, która stara się zrozumieć ten świat i te rzeczy są ze sobą od siebie odseparowane. Zobaczyłem, jak one są bardzo odseparowane, kiedy prowadziłem rozmowę z kobietą, która jest profesorem astronomii i zagląda tymi swoimi radioteleskopami setki tysięcy lat świetlnych do przodu i jak bardzo ten język nauki, którym opisuje świat, nie przystaje do języka Biblii. Natomiast ona nie ma z tym problemu, że to są dwie rozgraniczone narracje, właśnie dlatego, że w jedną i w drugą jest tak bardzo zanurzona, czyli jest osobą głębokiej wiary, głębokiego zaufania, chrześcijanką z głębokimi przekonaniami, a z drugiej strony jest naukowcem, który rozmawia z innymi naukowcami na całym świecie. Jeżeli coś jako ludzkość wiemy o tym kawałku wszechświata, do którego potrafimy dotrzeć i zajrzeć, ona na pewno to potrafi. I nie jeden Galileusz musiał spłonąć, ale nauczyliśmy się rozdzielać te dwie płaszczyzny i zobaczyć, że te paradygmaty naukowego opisu świata w oparciu o Biblię, one są niewystarczające, że to trzeba najzwyczajniej w świecie rozdzielić. I dzisiaj nie mamy z tym problemu. Nie mamy z tym problemu, że kiedy budujemy domy, to naprężenia obliczają nam inżynierowie budownictwa, a nie radzimy się duchownym w tej sprawie. Kiedy mamy diagnozę poważnej choroby, rzecz jasna, że się modlimy, ale pomocy nie szukamy u zielarki, tylko u profesora onkologii i tak dalej, i tak dalej. Nie? Że gdzieś rozdzieliliśmy ten świat nauk przyrodniczych i świat naszej wiary w taki sposób bezkolizyjny, że jeden drugiego nie neguje, ale też na siłę nie staramy się ich uzgodnić. Oczywiście ja pomijam te marginesy, które przekonują nas, że Ziemia ma 6 tysięcy lat i Pan Bóg umieścił kości dinozaurów po to tylko, żeby było nam trudniej wierzyć. To te rzeczy pomijam milczeniem, bo chyba tak jest najtaktowniej. Natomiast potrafimy to rozdzielić. I teraz wracam do mojej tezy. Wydaje mi się, że jako chrześcijanie, jako Kościół, musimy się tak jak zmierzyć z takim odpowiednikiem przełomu kopernikańskiego w przełomie, nie wiem jak go nazwać, przełom antropologiczny, psychologiczny, neuronaukowy. Ale to wszystko, co przynoszą neuronauki, to wszystko, co dowiadujemy się o człowieku, to jak poznajemy genezę naszych zachowań, to wszystko, co dowiadujemy się z psychologii, jak opisuje nasze życie, sferę naszej seksualności, nasze problemy mentalne itd., itd. Myślę, że jako chrześcijanie, jako Kościół ciągle jesteśmy przed tym przełomem, żeby zrozumieć, że te proste odpowiedzi, których udzielaliśmy sobie przez 2000 lat, tak jak geocentryczny obraz świata przez 1500 lat, okazują się niewystarczające, że gdzieś musimy Biblię odczytać i zrozumieć na nowo w świetle tego, czego dowiadujemy się o człowieku, o jego funkcjonowaniu, o jego życiu. I to nie chodzi o to, żeby podważyć kluczowe dla chrześcijaństwa dogmaty, tylko zauważyć, że pewne dogmaty nie są biblijne, albo że pewne prawdy, w które wierzymy, to nie są dogmaty. Czyli tak jak geocentryczny obraz świata trzeba było, dla nas w XXI wieku jest oczywiste, geocentryczny obraz świata nie jest religijnym dogmatem. Można kochać Pana Boga, być chrześcijaninem i wierzyć, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Nie ma między tym konfliktu. Natomiast dla pierwszego pokolenia ludzi, którzy musieli się z tym zmierzyć, to była obrazoburcza prawda. Oni w imię miłości do Pana Boga i przywiązania do Biblii podkładali ogień pod Galileuszem i jemu podobnymi. I tak samo my dzisiaj musimy zrozumieć, że pewne antropologiczne twierdzenia, które ciągle wypowiadamy, one wcale nie są dogmatem, one nie wynikają z Biblii. I myślę, że za 500 lat będą one tak samo pocieszne, jak my patrzymy z uśmiechem politowania na tych, którzy nie mogli zrozumieć Galileusza i Kopernika, o co im chodzi, przecież całe wieki ludzkość tak myślała i myśleli oni, że Pan Bóg jest zagrożony. My dzisiaj możemy przedefiniować naszą antropologię, nasze myślenie o człowieku i Pan Bóg nie jest zagrożony i Biblii to nie zaszkodzi i naszej relacji z Jezusem to nie zaszkodzi
nie musimy się bać, a bojąc się i ukrywając, tylko opóźniamy ten proces, czynimy go bardziej bolesnym i większe są ofiary we współczesnych galileuszach. Ja tylko tak dla porządku dodam, że, bo zaraz tak ktoś się poprawi oczywiście i będzie miał rację, że Galileusz ostatecznie odwołał swoje twierdzenie i dlatego nie zginął na stosie Giordana Bruna spalili. Tak, przepraszam. Znaczy się ja to od razu mówię po prostu, bo jak znam życie, to zaraz ktoś właśnie będzie w komentarzu o tym mówił, ale to wiadomo, zawsze można się pomylić. Natomiast ja jeszcze sobie przypomniałam, że ostatnio jest jeszcze jeden temat, na który w chrześcijańskim środowisku jest bardzo głośno, a mianowicie pandemia, no i ostatnio szczepienia. I tutaj też mamy całą masę ekspertów. Mamy też właśnie listy otwarte w obronie wolności religijnej, które przez niektóre kościoły były wysyłane do różnych miejsc i w ramach których no, ta obrona wolności religijnej polegała na tym, że właśnie krytykowano na przykład wszelkiego rodzaju obostrzenia dla kościołów. Też w chrześcijańskich grupach, w chrześcijańskich środowiskach, w social mediach ten temat jest bardzo, bardzo żywy i budzi no, bardzo wiele kontrowersji, bym powiedziała. I myślę, że no tak, tak. I myślę, że szczepienia to jest chyba taki bardzo dobry przykład tego, że nie mamy odwagi jako środowisko powiedzieć, że coś jest głupie. A kiedy na razie nie mówię o szczepieniach, tylko wprowadzam pewną myśl. A kiedy nie mamy odwagi powiedzieć, że to jest po prostu głupie, że to jest brednia, to tworzymy przestrzeń na to, że ludzie myślą, że jest miejsce na pewien sposób myślenia w kościele. Czyli kiedy na przykład, i to był taki, ja już nie chcę wymieniać nazwiska, ale kiedy jakiś o światowym zasięgu prorok i namaszczony Boży mąż, tak zwany, powiedział, że wybuchła pandemia w Europie i on powiedział, że pandemia w Europie się skończy do 28 marca 2020 roku, czyli że tam potrwa 2-3 tygodnie i będzie po pandemii. No wiemy, że w marcu to wszyscy byliśmy przerażeni i nawet najwięksi antyszczepionkowcy, przynajmniej ci, których ja znam, w tej pierwszej fali, kiedy wybuchła i nie wiedziało, nie wiedzieli, co z tym będzie, siedzieli też zamknięci w domach i bali się robić zakupy. Więc dopiero potem się rozlało takie myślenie, kiedy zobaczyliśmy, że wielu z nas zachorowało bezobjawowo i tak dalej, się zaczęły te wszystkie takie cwaniaczkowe wypowiedzi, ale w pierwszym rzucie jednak powszechne było przerażenie i milczenie. I internet to pamięta. Także i teraz właśnie, jeżeli ktoś wychodzi i mówi, pandemia się skończy do 28 marca 2020 roku, to zabrakło nam, chrześcijańskim liderom, odwagi, żeby powiedzieć, to jest brednia. Po pierwsze, zabrakło nam mądrości. Może część była dość odważna, żeby powiedzieć, że to jest brednia, ale zabrakło jej mądrości, żeby rozeznać, że to nie jest głos Ducha Świętego i to nie jest głos proroczy, tylko to są po prostu farmazony. A części, która wiedziała, że to jest farmazony, zabrakło odwagi, żeby to powiedzieć, że to jest brednia. I myślę, że gdyby w takich sytuacjach dość było odwagi, żeby powiedzieć, no tak nie można, nie do tego jest Biblia, nie tym jest chrześcijańskie zwiastowanie, żeby swoją służbę uwiarygodnić takimi pseudoprorocstwami i w ogóle, to nie wyhodowalibyśmy sobie tego, że nie wiem, że 1/3 z nas albo 1/4 z nas właśnie takich bredni słucha, nie? Więc myślę, że nie doceniamy opiniotwórczej i nauczającej roli kazalnicy. Wręcz przeciwnie, sami się jako chrześcijańscy liderzy tak często cenzurujemy, bo nie chcemy nikogo urazić, bo nie chcemy nikogo skrytykować, że potem nagle 1/3 z nas, 1/3 nas ewangelikalnego środowiska chce słuchać takich głupot,
A kiedy pojawia się popyt, pojawia się podaż, czyli pojawiają się liderzy, którzy zaczynają to mówić, no bo są ludzie, których można słuchać, więc można na tym zbić jakiś tak zwany kościelny kapitał. No i tylko jest jeden poszkodowany w tym całym sporze, czyli prawda Ewangelii i straszny wstyd. I co tu dużo mówić, straszny wstyd. Więc myślę, że tolerujemy małe kłamstewka, a potem się dziwimy, że wyrasta z tego duży bałagan. I tak tutaj chyba jest z tematem szczepionkowym w jakiejś mierze podobny, nie? Że właśnie na tych takich polaryzujących, pobocznych tematach można zbić jakiś taki kapitał kontestacji, buntu, wyjątkowości, uczestniczenia w czymś wielkim. To jest tak, że tam, gdzie, no, gdzie nie ma tematu transfuzji, tam świadkowie Jehowy nie są męczennikami z powodu niewyrażania zgody na przelewanie, na transfuzję. Natomiast właśnie tam, gdzie to jest polaryzujące, tam temat jest podgrzewany. I tak samo w naszym środowisku, no myślę, że taki sojusz, ja jestem przekonany, że w większości jesteśmy mądrzy i racjonalni. Natomiast gdybyśmy mieli dojść siły do tego, żeby pokazać, że odsłonić swoje głowy i pokazać, że w ten sposób myślimy, że to się nie godzi, wtedy ta popularność frikowych teorii byłaby dużo mniejsza. Nie? I teraz ja nie myślę, i teraz, żeby też osoby, które są przeciwko szczepionkom, żeby mnie zrozumiały. Ja doskonale rozumiem strach przed jakąkolwiek procedurą medyczną. Czy to jest podawanie polopiryny, czy czegoś. Ja rozumiem ten strach, różnych rzeczy się boimy, ktoś się boi pająków, ktoś się boi lekarstw, to jest okej. Natomiast mówię o takich typowo teologicznych bzdurach. Teologicznych bzdurach, czyli że szczepienie jest znamieniem bestii. Ludzie kochani, naprawdę, no wszyscy, którzy mają odrobinę pojęcia o czytaniu Biblii i odrobinę autorytetu, żeby być, nie wiem, pastorami dla 5, 10, 15 osób, gdyby złapali się za głowę i powiedzieli, różne rzeczy możemy o szczepieniach mówić, ale po prostu mówienie o tym, że szczepienia są, możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać, możemy bać się niewystarczającej ilości badań, możemy ufać autorytetom, mogą to nie być dla nas autorytety i nie musimy im ufać. Ale mówienie, że szczepienie jest znamieniem bestii, jest po prostu gwałtem na Biblii, to tu mi tego zabrakło, nie? Żeby powiedzieć, nie wolno tak traktować świętej księgi chrześcijan. Mówienie, że szczepienia są znamieniem bestii, jest po prostu zmuszaniem Biblii do tego, żeby mówiła coś, czego nie mówi, a to się nazywa gwałt, nie? A ci, którzy kochają Biblię, jej nie gwałcą, tylko starają się ją zrozumieć, nie wolno tak postępować z Pismem Świętym. Ponieważ nam tego zabrakło, wyhodowaliśmy sobie całą masę frikowych teorii, a dzisiaj usiłujemy to zagospodarować, więc mamy zakneblowane usta, bo nie chcemy nikogo urazić. Więc to jest takie napędzające się, że najpierw nie plewiliśmy, kiedy chwasty były małe, no a teraz trzeba jakoś ten ogród uprawiać z drzewami, które nie chcieliśmy, żeby nam w nim wyrosły. Tak. Na temat znamienia bestii to chyba kiedyś zrobimy oddzielny wykład czy spotkanie, dlatego że ja tak hobbystycznie już trochę zbieram właśnie wszystkie rzeczy, które były uważane za znamie bestii i się trochę tego nazbierało. Porozmawiajmy teraz o czymś, wydaje mi się jednak mimo wszystko ważniejszym od tych gorących tematów, a mianowicie o rzeczach, o których środowiska chrześcijańskie milczą. Wczoraj na Facebooku zamieściłeś właśnie taki wpis na ten temat ze znamiennym stwierdzeniem, że pokorne ciele nie dostaje dodatkowej porcji mleka. Mnie jednak uderzyła inna kwestia. Napisałeś, że milczenie w obliczu krzywdy jest zaprzeczeniem Ewangelii. No ale my jako chrześcijanie z drugiej strony bardzo często wtedy milczymy, no bo to nas na przykład nie dotyczy, albo mówimy, że prawda to leży po środku, albo po co się mieszać, albo że ci krzywdzeni no to też nie są bez winy, bo to oni zaczęli w gruncie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych pretekstów jest bardzo, bardzo dużo i nawet jeżeli się nie przyłączamy do ewidentnej krzywdy
czynionej innym ludziom, no to właśnie sobie tak rozsądnie milczymy, stajemy się neutralni albo całkowicie obojętni. Jak czytałam ten twój wpis, przyszedł mi tak, narzucił się w zasadzie ten słynny wiersz Martina Niemöllera, kiedy przyszli po Żydów, milczałem, bo nie byłem przecież Żydem. Oczywiście w tej chwili my nie przeżywamy rzeczywistości takiej, jaka panowała za czasów Niemöllera, za czasów Dietricha Bonhoeffera w czasie II wojny światowej, ale to milczenie, wydaje mi się, że ty też to w ten sposób odczuwasz, dla ludzi, którzy są krzywdzeni, może być tak samo bolesne. Ty podałeś tam kilka powodów, dla których chrześcijanie nie powinni milczeć i chciałabym, żebyś troszeczkę je też tutaj rozwinął. To ja powiem bardzo chętnie. Dziękuję, że o to pytasz. Widzisz, tego tekstu jeszcze nie było, jak się umawialiśmy na rozmowę, więc bardzo dziękuję. Zacznę jeszcze z takiego troszkę bardziej metapoziomu, chociaż to nie jest metapoziom, ale z takiego wyjaśnienia, którego w tekście zabrakło, no bo zawsze brakuje miejsca. Zawsze tak nie można pisać w nieskończoność, w którymś momencie trzeba urwać. Ale kiedy Jezus wzywa nas, i to jest coś, co bardzo mnie ukształtowało, kiedy pamiętam, jako student przeczytałem tę myśl bodajże Howarda Jodera, kiedy Jezus wzywa nas do niesienia krzyża, to krzyż w tamtej kulturze nie był tym, czym jest dzisiaj, czyli, nie wiem, obrazem pobożności, cierpienia, tak dzisiaj mówimy, prawda, że nie wiem, że jakaś choroba to mój krzyż, że nie wiem, jakaś trudna sytuacja to jest mój krzyż, który muszę dźwigać i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy Jezus w Ewangelii właśnie używa tych słów, że kto nie weźmie swojego krzyża i nie pójdzie za mną, nie jest mnie godzien, to krzyż w tamtej sytuacji po pierwsze był karą śmierci. I teraz dla kogo był karą śmierci? No bo były różne rodzaje egzekucji w starożytnym Rzymie. Natomiast pierwsze skojarzenie bardzo słusznie nam pokazuje, jakiego rodzaju karą śmierci był krzyż. Pierwsze skojarzenie to jest Via Appia i bunt Spartacus i ukrzyżowanie wszystkich biorących udział w buncie Spartacusa niewolników, całą drogę do Rzymu, właśnie wtedy, nie wiem jak to nazwać, wypełniono krzyżami, na których zawiśli ci zbuntowani niewolnicy, więc krzyż był taką karą o charakterze polityczno-społecznym dla tych, którzy buntowali się przeciwko istniejącemu status quo. Czyli można powiedzieć, krzyż był karą dla tych, którzy buntowali się przeciwko światu takim, jakim jest. I Jezus, mówiąc, kto nie weźmie swojego krzyża, nie jest mnie godzien, właśnie mówi, kto nie jest gotowy zbuntować się przeciwko istniejącemu status quo, jeśli ono jest nieprawne, to nie jest mnie godzien. Dlatego, że krzyż nie był karą śmierci, jedną z wielu kar śmierci, był karą śmierci dedykowaną tym, którzy buntowali się przeciwko istniejącemu porządkowi społecznemu. W innych sytuacjach można było karać inną śmiercią, nie? Natomiast właśnie w ten sposób to jest wezwanie do tego, po pierwsze to jest ta informacja, której myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy o niej pamiętać i za każdym razem, kiedy o niej zapominamy, to dzieją się dramaty. Świat jest zły, świat jest zbuntowany przeciwko Panu Bogu, świat jest nieprawy i nie jakiś tam świat. My wszyscy jesteśmy, to jest jak grawitacja, my wszyscy z natury po prostu jesteśmy nieprawi. Natomiast Jezus mówi, dla mnie przynajmniej w tym odczytaniu, wezwaniu do wzięcia krzyża, nie mówi, zachęcam was do jakiegoś rodzaju pobożności, umartwiania, czegokolwiek, tylko do stawienia czoła tej nieprawości. Oczywiście karą dla społecznych buntowników jest kara śmierci na krzyżu. To jest obraz krzyża 2000 lat temu. Jezus mówi, kto na to nie jest gotowy, to nie jest chrześcijaństwo. I w tym sensie myślę, że naprawdę nasz bunt przeciwko każdej nieprawości, przeciwko każdej niesprawiedliwości
jest wyrazem zrozumienia Ewangelii. 29 i 31 rozdział Księgi Hioba, 29 rozdział, który nazywany jest właśnie streszczeniem etyki Starego Testamentu, tam znowu Hiob wyjaśnia, co to jest sprawiedliwość. Mówi, no sprawiedliwy to jestem właśnie wtedy, kiedy wyrywam kły ciemiężyciela. Więc myślę, że rzeczywiście w tym obrazie wezwania do naśladowania jest wezwanie do tego, żebyśmy byli tymi, którzy mówią, świat jest niesprawiedliwy, Królestwo Boże wkroczyło na ziemię i nie musi być tak źle. To zło, które w świecie się rozprzestrzenia, właśnie przez Jezusa i Jego zbawcze działanie może zostać zatrzymane. Przemilczenie tego komunikatu w tym sensie jest zaprzeczeniem Ewangelii. No, ja jestem co do tego przekonany. Ja jestem przekonany, że wezwanie do naśladowania, czyli wezwanie do wzięcia krzyża, to jest wezwanie do stanięcia po stronie tych, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości. To teraz przejdźmy do takich konkretów, bo w gruncie rzeczy w ostatnich latach, nawet dziesięcioleciach, działy się różne rzeczy i w niektórych chrześcijanie się odzywali, właśnie pisali listy otwarte, pisali petycje, wypowiadali się głośno, a w niektórych milczeli. Te, w których milczeli, a nie powinni milczeć. Gdybyś miał z ostatnich lat przytoczyć takie przykłady, co ci przychodzi na myśl? Wiesz co, nie wiem, tak chyba nawet nie śledzę i nie czuję się tak chyba biegle w tych głosach. Ja mam wrażenie, że milczymy we wszystkich możliwych sprawach, ale może ono jest niesłuszne, może nie dość wyraźnie to śledzę. Nie? Na pewno brakowało mi tego głosu, kiedy pojawiły się strefy wolne od LGBT. Brakowało mi tego głosu mojego otoczenia, brakowało mi po prostu głosu Kościoła, który mówi, to jest draństwo, tak nie wolno. Nie? Dzisiaj usłyszałem, jak ewangelicki biskup z Berlina przeprosił, to dzisiaj do mnie dotarła ta informacja, ona się wydarzyła kilka dni temu, właśnie za wszystkie akty wykluczenia i wszystkie przykrości osoby nieheteronormatywne, które spotkały je ze strony chrześcijan. Myślę, że to jest jeden z takich gorących tematów. Tych gorących tematów jest dużo więcej. Natomiast no, bezpieczniej jest chyba mówić o rzeczach, które już wydarzyły się kilka pokoleń wstecz, bo nimi nie czujemy się personalnie dotknięci. Nie? Więc kiedy pojawiły się, nie wiem, akty przemocy wobec mniejszości żydowskiej, no to chrześcijanom łatwo się milczało, no bo argumenty były bardzo rzeczowe. No, skumulowali majątek, jak tak można, nie? Prawda? Czy to było prawdziwe, czy nie? Nieważne, był dostarczony argument, który pozwolił uzasadnić obojętność. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast potem z perspektywy czasu okazuje się, że, no, że to milczenie jest, milczenie bywa zbrodnicze, nie? Milczenie i obojętność bywa, może być zbrodnią. I myślę, że tak odrobinę tak jest, nie? Że ja ciągle to ciągle właśnie zadaję sobie to pytanie, że dopóki wszyscy nie wiemy, kim jest Dominik z Bieżunia i nie czujemy się współwinni za jego samobójczą śmierć, to tak naprawdę żyjemy w świecie, nie biorąc odpowiedzialności za to, żeby być światłością świata i samą ziemi. To brzmi bardzo surowo, bardzo kategorycznie, ale taki jest gdzieś mój wewnętrzny bunt, moja wewnętrzna złość, moja wrażliwość, nie? Że gdzieś nie bierzemy odpowiedzialności za bycie solą ziemi, czyli zatrzymania tego zepsucia, które niszczy świat od samego początku i tylko Pan Bóg może nas uratować. A tylko my możemy o tym opowiedzieć, że Pan Bóg nas w tym ratuje. To, co mówisz, kojarzy mi się ze wstępem w istocie do jednej z książek jednego z ulubionych pisarzy chrześcijańskich, Filipa Janseya,
w którym pojawia się rozmowa, czy pastor opisuje swoją rozmowę z prostytutką, która znalazła się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, w zasadzie takiej, że no, to była sytuacja, kwestia życia, śmierci i tak dalej. I on taki bezradny, bo wie, że będzie musiał jakoś zareagować na różne rzeczy. Pyta się, dlaczego ona wcześniej nie przyszła do kościoła. Na co ta kobieta, zniszczona życiem, w zasadzie stojąca u progu śmierci, mówi, no ale po co ja bym miała przychodzić do kościoła, żebym się tylko gorzej poczuła. I w gruncie rzeczy to była jedna z takich przełomów, jeżeli chodzi o mój sposób myślenia właśnie o tym, czym chrześcijanie mają być dla świata szeroko pojętego. Natomiast mam wrażenie, że w naszym dyskursie takim, w tym naszym świadku, no, pewnych rzeczy po prostu nie ma i właśnie w ten sposób nie myślimy, że przez to, w jaki sposób rozmawiamy, jak używamy Biblii i jak staramy się pokazywać chrześcijaństwo, no to raczej właśnie ludzie się pytają, a po co ja miałabym być w tym kościele? Ten początek książki Jenseja znam doskonale też i to jest historia miażdżąca. Ja jeszcze tak do tej historii tylko się odniosę, żeby te osoby, które nie znają tej historii, żeby wiedziały, jaka jest skala przebaczenia w kościele i dlaczego Jensej rozpoczyna tę historię. Dlatego, że ta kobieta, ona to nawet nie jest, jej największą winą nie było to, że była prostytutką, ona udostępniała swoim klientom do usług seksualnych swoje 2-letnie dziecko. Była uzależniona od narkotyków i kiedy sama już nie była dość atrakcyjna, żeby zarobić, to klienci korzystali z możliwości seksualnego krzywdzenia jej 2-letniego dziecka, więc historia jest do bólu dramatyczna. Natomiast właśnie Jensej, kiedy jej pyta, czy prowadziłaś szukać pomocy w kościele, ona daje tę odpowiedź, no, co zacytowałaś, już bez tego czuję się wystarczająco podle. Nie? Po co mam iść do kościoła, już bez tego czuję się wystarczająco podle. Natomiast potem jest to pytanie, co zrobiliśmy z kościołem, co zrobiliśmy z Ewangelią, że osoby, które tak dramatycznie potrzebują zbawienia, bo im większy grzech, tym bardziej potrzeba zbawiciela, omijają szerokim łukiem nasze kościoły. Nie? Co myśmy zrobili z Ewangelią, że właśnie osoby w tak dramatycznych sytuacjach nie szukają pomocy w kościele, bo bez wątpienia, czytając Ewangelię, widzimy, że spotykając Jezusa w najbardziej makabrycznych życiowych sytuacjach, ludzie jednak znajdowali odpoczynek i wytchnienie, a zdenerwowani odchodzili tylko religijni hipokryci. Więc to jest takie chyba, jeżeli chcemy, to myślę, że ta opowieść Jenseja jest kluczem do wszystkiego, o czym rozmawiamy, o tym, co właśnie, za jakim też chrześcijaństwem tęsknimy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo ciekawy wieczór. Dużo, dużo trudnych, kontrowersyjnych rzeczy powiedzianych. No więc ja będę też kontrowersyjny. Chciałbym powiedzieć trzy rzeczy, znaczy dwie rzeczy, tak, takie tezy postawić i też zapytać, co Michał sądzisz o to i mam jedno takie bardzo praktyczne pytanie. Zacznę od tego, będzie bardzo kontrowersyjnie. Motłoch zawsze miał swoje miejsce. Czy to był rynek, czy gdzieś okolice Pręgierza, czy Szubienicy, czy to były płonące synagogi, domy żydowskie, czy karczmy. Motłoch zawsze miał swoje miejsce. Pewna grupa ludzi, zdecydowana mniejszość, nazywamy ich wykształconych, świadomi, nie mieli z motłochem wiele wspólnego, separowano się, to był inny świat. Natomiast w tej chwili tym miejscem dla motłochu jest internet. Po prostu internet, który użytkujemy wszyscy i spotykamy się z rzeczami, które się pisze, pokazuje, prezentuje, także w świadku chrześcijańskim niebywałymi. Ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że się ludzie zrobili gorsi, źli. Po prostu no, internet
ma to do siebie, że my te wszystkie rzeczy głupie, bzdurne, tak trzeba, zgadzam się, mówić to otwarcie, my mamy po prostu kontakt z tym. No, kiedyś nie szło się do karczmy, tylko do restauracji. I w restauracji kulturalnie na poważne tematy się rozmawiało, a w karczmie o czym? No właśnie. To jest pierwsza moja teza, tak? Może to jest szokujące, może jakieś tutaj elitarystyczne, ale jak mówisz, że pewne rzeczy trzeba nazywać, nawet jeżeli brutalnie, no tak, różni ludzie i styl tego, co piszą i treści, to jest po prostu motłoch. Nie chodzi tutaj o pogardę wobec ludzi, ale o ocenę tego, co ludzie robią. Druga rzecz, taka moja teza. Co sądzisz, Michał, o tym, że problemem kościołów ewangelikalnych jest albo brak wykształcenia pastorów, kaznodziejów, dobrego, solidnego wykształcenia, albo bardzo kiepskie wykształcenie. Mi nie chodzi tylko o to, że ktoś skończy szkołę biblijną czy jakieś seminarium, ale no w ogóle takiego wykształcenia kulturowego, humanistycznego, gdzie rozumie się pewne rzeczy, no właśnie, które nauka odkryła, opisała. Brak tego wykształcenia powoduje, że po prostu ludzie biorą teksty biblijne i tak jak pisze apostoł Piotr, tak w trzecim rozdziale drugiego swojego listu, co robią z tymi rzeczami, które napisał Paweł, ludzie niewykształceni, nieumocnieni. No tak się rodzi po prostu fundamentalizm religijny, gdzie jest więcej obaw, niechęci do świata, do ludzi i ten fundamentalizm religijny, on ten chrześcijański niewiele różni się od muzułmańskiego, islamskiego. No my powiemy, my nie używamy przemocy na taką skalę. Na razie, to znaczy już nie i na razie. I mam to i pytanie moje do ciebie, Michał, no jako człowieka bardzo aktywnego w internecie, powiedz mi, czy masz przesłanki, że to, co mówisz i w jaki sposób, że to trafia nie tylko do tych, którzy podzielają twoje poglądy, twoją wrażliwość? Trafiasz, nie chodzi mi o to, że słyszą, ale że jest to jakiś argument do przemyślenia, do zastanowienia. Czy masz przesłanki, że trafiasz też do ludzi inaczej myślących, którzy to, co słyszą od ciebie, no daje im, jeżeli nawet nie zmieniają swoich opinii, postaw, to przynajmniej pobudza ich to do myślenia. Wiesz co, to pytanie jest spowodowane moim takim sceptycyzmem internetowo, facebookowo, youtubeowym i podziwiam ciebie. To, tak, jesteś w tym bardzo dobry, utalentowany, ale zastanawiam się, moja żona jest fanką. Dziękuję. Twojej właśnie wypowiedzi, ale zastanawiam się, na ile obracamy jakby się w swoim własnym gronie, a na ile trafiasz jednak do inaczej myślących. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Marku. No, więc ja tak po kolei, ale chciałbym zacząć od odpowiedzi na trzecie pytanie, bo to jest optymistyczna rzecz. Ja jestem, wiesz co, czy trafiam do inaczej myślących? Myślę, że ze względu na dwie grupy robię to wszystko w internecie. Jak rzuciłem swoje zdjęcie ze szczepionek, to też tam się wywiązała, pierwsze, wywiązała bardzo duża dyskusja i znajomy lekarz po prostu z gigantyczną cierpliwością pisał, jak pracuje w szpitalu covidowym, że ogląda widoki, których nie chce nigdy widzieć i tak dalej, i tak dalej. Ja w prywatnej z nim rozmowie, bo był bardzo aktywny na mojej tablicy pod moim postem, w wyjaśnianiu i takiej merytorycznej rozmowie. Ja mu zadałem pytanie, mówię, Szymon, dla mnie to jest niepojęte, że tyle energii, tyle czasu wkładasz w tłumaczenie i wyjaśnianie. Przecież nikogo nie przekonasz. A on mi zwrócił uwagę i mówi, wiesz Michał, ja nie piszę dla tych, z którymi piszę, bo oni już są zamknięci. Natomiast czytają to normalni ludzie, są zagubieni i ja piszę dla nich, bo ludzie bo on mówi, bo ja w swojej praktyce spotykam ludzi, co nie wiedzą, co myśleć. I ja to nazywam charyzmatyczny model perswazyjny. To nie chodzi o charyzmatyczny w sensie teologicznym, tylko takim społecznym, że kto jest najbardziej przekonany, ten ma rację, a w przypadku kościelnego środowiska, kto krzyczy najgłośniej, ten ma rację, prawda? I najpobożniejszą robi do tego minę. Więc to jest charyzmatyczny model perswazyjny. Niestety
taki dzisiaj jest model komunikacji, nie? Że po prostu dla większości ludzi najbardziej wiarygodny jest ten, kto krzyczy najgłośniej. I stąd może nie chodzi o to, żeby zacząć jeszcze głośniej krzyczeć, ale żeby właśnie w tych postach być obecnym ze względu na tych, którzy są zagubieni, a są normalni. I teraz odpowiadając na to, kiedy ja wrzuciłem film o seksizmie w kościele, nie wrzuciłem go do mediów społecznościowych, jest tylko na YouTubie, ale kiedy wrzuciłem, dlatego że pod jednym z moich tekstów napisały do mnie osoby z takim zarzutem: Michał, szanuję to, co robisz w mecie, podoba mi się, natomiast się nie zgadzam, uważam, że krytykujesz rzeczy, których nie było w wypowiedzi, którą przywołujesz. I potem jak takich wypowiedzi osób, które się ze mną nie zgadzały, było całkiem sporo, więc nagrałem film o seksizmie, czego nie wolno mówić na YouTubie, on jest właśnie Dziewczyny, Seks i Kościół, chyba taki ma tytuł. I wtedy ci, którzy się ze mną nie zgadzali, zaatakowali mnie albo prywatnie, albo na forum, ale tak kulturalnie, to nie, że zaatakowali, tylko wyrazili swoją polemikę, oni rzeczywiście się odezwali i powiedzieli: nie czułem, nie widziałem, że to jest powietrze, którym oddycham. Więc z jednej strony są osoby, które są odklejone od chrześcijaństwa i na tym, co robię, znajdują swoją drogę do Pana Boga, więc to jest pierwsza część odpowiedzi. Tak, znajduję, mam takie historie, że warto się wychylić. Zawsze, kiedy to jest takie nawrócenie i szukanie drogi do Pana Boga, to jest najpiękniejsza nagroda. A drugie, że czasami ci, którzy startują oglądanie jakiegoś filmu z zupełnie odmiennej perspektywy i zupełnie odmiennego nastawienia, są na tyle otwarci, żeby powiedzieć: nie widziałem tak tego. Ja dzisiaj przed tym spotkaniem jestem rozbity, dlatego że słuchałem, wiecie, od 3 dni chyba mam w samochodzie przestawione polskie radio. To powiem, dobra, jeszcze zabiorę 2 minuty, ale chcę powiedzieć tą historię. I fajne piosenki tam są, takie dziecięce. I już miałem taką myśl, może Polskie Radio Dzieciom. O, Polskie Radio Dzieciom, bo tu chyba nie dopowiedziałem, a to ważne do powiedzenia. Czyli takie audycje dla dzieci. I akurat dzisiaj rano jechałem chwilę samochodem, Bydgoszcz nieduże miasto, więc tam nie jeżdżę dłużej niż 5 minut i zawsze coś w tym radio, jakieś te takie audycje, kiedy z dziećmi rozmawiają, są. I jadąc tutaj dzisiaj na to nagranie, słucham piosenki, wiecie, jak dzieci dyskutują, jakie jest morze. Że morze jest słone, a Jasiu mówi nieprawda, bo jest zielone. I tam są raki w skorupach, potem jakaś Krysia mówi, a że są raki w skorupach, a Wojtek mówi, a wszystkie dziewczyny są głupie. I ja mówię: zobaczcie, ludzie, ja się załamałem, ja mówię, ja nie chcę puszczać mojemu dziecku tego radia. To jest niedopuszczalne, wiecie, w zachodniej Europie by się nie pojawiła taka piosenka, gdzie dzieci wypowiadają różne zdanie, a jedno dziecko mówi: baby są głupie, bo w tym zdaniu, które dziecko wyśpiewało, dziewczyny są głupie, tak naprawdę jest właśnie zdanie motłochu z karczmy: baby są głupie, ale tym karmi się dzieci, że tak wolno mówić, bo w tej piosence pani nie skarciła i nie powiedziała: tak nie wolno mówić. Więc z jednej strony większość osób, gdybyśmy dali tak tą audycję do odsłuchania i powiedzenia, to by tak na godzinę audycji, czy w tej audycji jest coś nieprawego, coś, co urąga chrześcijaństwu, coś, co chrześcijanin powinno spowodować złość i zdenerwowanie, to większość z nas by odsłuchała godzinnej audycji i powiedziała: wszystko jest w porządku. Ale kiedy właśnie naświetlimy to i pokażemy: zobacz, tam pada to zdanie, że Jasiu mówi: baby są głupie, dziewczyny są głupie, a potem z tych dzieci, wiecie, na naszych mini kościołach, gdzieś indziej wyrastają ludzie, którzy uważają, że tak wolno mówić. I można powiedzieć: przesadzasz. No nie przesadzam, tak nie wolno mówić. W zachodniej Europie byłoby to nie do pomyślenia. Nie? A tutaj publiczne radio to nadaje i jeszcze to jest fajna piosenka dla dzieci. I ja sobie myślę, jedna ta piosenka przeszła przez kilka osób. Ktoś pisał teksty, ktoś to wprowadził na antenę, ktoś to nagrywał. Nikt nie zrewidował, że ten, bo to chodziło, że raki w skorupie, dziewczyny głupie. Nikt nie zrewidował, że ten rym można zrobić inaczej, nie? Raki są w skorupie, a jutro będą w zupie, cokolwiek, nie? Żeby pozbyć się tego niestosownego tekstu. Więc myślę, że warto mówić, bo to nam pozwala takie rzeczy dostrzec i teraz już, kiedy będziemy słuchali Polskie Radio Dzieciom, to będziemy, ci, którzy z nas teraz to oglądają, będziemy słuchać z wrażliwością i kiedy pojawi się taki tekst w piosence dziecięcej,
to czy to będzie syn, czy córka, powiemy mu, że takich rzeczy nie wolno mówić. Jak to będzie syn, to mu powiemy, że Jasiu bardzo brzydko powiedział i tak nie będzie mówił, a jak to będzie córka, powiemy jej, że nam jest przykro, że musi takich bredni słuchać. Więc ja jestem przekonany co do tego, że to zmienia naszą wrażliwość i ostatnie jakieś moje filmy skończyły się tym, że dostałem na priwa informację: Michał, pomogłeś mi zobaczyć to, że nawet nie widziałem, że to jest nie fair, to jest nieuczciwe. Moje zachowanie jest bardzo często seksistowskie i jest mi za to wstyd, nie patrzyłem na to w ten sposób. Więc to pierwsze. Drugie, o co pytałeś, ja tutaj mam troszkę, pozwolę się Marku z tobą nie zgodzić, ja najwięcej zawdzięczam w swoim duchowym życiu pastorom czy chrześcijanom bez formalnego teologicznego wykształcenia. Więc ja myślę, że tu jest chyba bardziej taka, nie chcę powiedzieć, że to nie jest biblijna perspektywa, co powiedziałeś, bo to jest najgorsze, co teraz można zrobić, jakimś wersetem się zasłonić, ale ja jednak mocno myślę, że głupota jest dyspozycją serca, a nie zdolnością intelektualną. Czyli można być bardzo niewykształcony i kiedy mamy dobre serce, nie gadamy głupot. Natomiast kiedy można być świetnie wykształcony i jak serce jest robaczywe, to najwięksi teologowie, ludzie z tytułami czasami bredzą. I tutaj my nie mamy wielu profesorów teologii, ale Kościół katolicki może się poszczycić ludźmi z profesorskimi tytułami, które mówią takie rzeczy, że każdy wrażliwy człowiek po prostu chciałby się zapaść pod ziemię, żeby tak się tego wstydzi. Nie? Więc myślę, że głupota jest dyspozycją serca, a nie pewną zdolnością intelektualną. I w tym sensie myślę, że chyba nawet jakbyśmy zrobili sobie takie mapę durnych wypowiedzi, to tam byliby ludzie i świetnie wykształceni, i zupełnie bez wykształcenia. I gdybyśmy zrobili sobie mapę mądrego, wrażliwego chrześcijaństwa, to tam też byliby ludzie świetnie wykształceni i ludzie zupełnie bez wykształcenia. Raczej ta głupota jest chyba dyspozycją serca, przynajmniej tak Biblia mówi, że to głupi rzeczy w swoim sercu i nie mówi, że nie umie sinusów, kosinusów, czy brakuje mu dyplomów, tylko mówi, nie ma Boga. Więc i też to zdanie Kalwina, że złe sumienie jest matką wszystkich herezji. Złe sumienie jest matką wszystkich herezji, więc kiedy rozmawiamy o takich rzeczach, które są ewidentnie niechrześcijańskie, heretyckie, to raczej bym powiedział, że złe sumienie za tym stoi, niż brak warsztatu, brak wykształcenia. Oczywiście złe sumienie może uczynić z braku wykształcenia czy z braku warsztatu chlubę, powód do dumy i się z tym obnosić. Dobre sumienie raczej będzie myślało. I chyba nie skończyłem tej myśli o przewrocie kopernikańskim, że ja nawet rozumiem to, że czujemy się zagubieni w tym przewrocie antropologicznym, który jest przed nami, a to nawet nie jest właśnie kwestia, nie wiem, wykształcenia, wiedzy, którą mamy. Myślę, że tu wszyscy jesteśmy skazani na dużą dawkę ignorancji, tylko właśnie pragnienia wsłuchania się w tych, którzy się znają i pragnienia bycia na tyle pokornym, żeby zrozumieć, że nie wszystko wiemy, nie wszystko rozumiemy. No i teraz najsmutniejsza rzecz, to co tak bardzo brutalnie zabrzmiało, kiedy powiedziałeś, motłoch zawsze ma swoje miejsce. Tak, tak, to prawda, natomiast chyba jest niepokojące, kiedy karczma i ciemny zaułek w bramie, w której piło się tanie wino, kiedy obyczaje z tych mrocznych, ciemnych miejsc przenosimy na salony i mówimy, że wszystko jest okej. Myślę mimo wszystko, że w historii chrześcijaństwa Kościół był tym salonem. I nie dlatego, że tam nie było prostych ludzi, absolutnie nie, tylko właśnie dlatego, że nie podzielał standardów motłochu, nie? Że właśnie te takie najbardziej niskie zachowania to jest coś, co przed czym chrześcijaństwo nas przestrzega albo z czego nas wszystkich zabiera. Nie? Czyli nawet jeżeli w tym zdaniu, że niewielu z nas wysokiego rodu i tak dalej, można by wysnuć wniosek, że wielu z nas rekrutuje się z motłochu, trzymając się tego takiego słowa, to jednak chrześcijaństwo nas z tego zabiera, a nie tam zostawia. Natomiast dramat takiego populistycznego obłaskawiania i chrystianizowania
największych bzdur to jest właśnie zostawianie nas w tym miejscu ciemnego zaułku, nielicującej z pięknem Ewangelii kultury czy obyczajów, nie? Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, że w gruncie rzeczy może tutaj nie chodzi tylko o samo wykształcenie, czy ono jest bardziej czy mniej formalne, ale o pewnego rodzaju postawę, bo ja to coś nazywam antyintelektualizmem i to wykazują ludzie zarówno bardzo dobrze wykształceni, jak i ludzie zupełnie niewykształceni. To jest taka postawa, ja już wszystko wiem, mi niczego więcej nie trzeba. I generalnie wszystko poza tym, co ja wiem, jest głupie. I teraz bez względu na to, ile ja wiem, bo ja mogę wiedzieć bardzo mało, mogę wiedzieć bardzo dużo, no taka postawa jest antyintelektualna. Tak. Jest takie powiedzenie, które odnosi się do wieku, że człowiek jest młody, dopóki się uczy i nieważne, czy ma 18 czy 80 lat, więc te kategorie wieku, ilości lat nie mają nic do tego, czy jesteśmy młodzi, czy starzy. Nie? Kiedy mamy 80 lat i chcemy się uczyć, ciągle jesteśmy młodzi. Kiedy mamy 18 lat i już nie chcemy się uczyć, to mimo, że mamy 18 lat, jesteśmy już bardzo starzy. I myślę, że to samo można by paralelnie zbudować, czy jakoś zgrabnie sformułować dla wykształcenia. Nie? Że człowiek jest mądry, kiedy się uczy i nieważne, czy jest bardzo wykształcony, czy nie ma żadnego wykształcenia, jest mądry, kiedy chce się uczyć. I jest głupcem, kiedy przestaje się uczyć i nieważne, czy jest po szkole podstawowej, czy jest profesorem, kiedy przestaje się uczyć, zaczyna być głupcem, nie? Tutaj absolutnie podpisuję się obiema rękami pod tym, co powiedziałeś. Michale, poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo takich tematów ciekawych, trudnych, z których każdy mógłby stanowić w zasadzie temat odrębnego spotkania. Pojawiło się trochę komentarzy na Facebooku, zapraszam Państwa do przeczytania ich, ponieważ już przekroczyliśmy bardzo, bardzo czas, więc nie będę ich czytać. Myślę, Michale, że jak przeczytasz, to się też odniesiesz trochę do tego. Ja tylko przeczytam jedno pytanie właśnie, które zostało tutaj nadesłane. Jakie z Pana punktu widzenia są najbardziej istotne dzisiaj tematy do dyskusji w środowiskach chrześcijańskich ewangelikalnych? Ja bym odpowiedział, to nie jest moja odpowiedź, to jest odpowiedź Timothy Kellera. My musimy zrozumieć tak naprawdę ciągle Ewangelię łaski i przebaczenia. Czy ta opowieść Filipa Janseya, czy Keller, który mówi, że dopiero kiedy na nowo odkrywamy, że my nic nie możemy zrobić, żeby Pan Bóg nas zbawił, tylko musimy odkryć, że Pan Bóg zrobił wszystko, żeby nas uratować, to jest klucz do wszystkich naszych tematów, czy one będą wokół seksu, wokół pieniędzy, wokół polityki i tak dalej, kiedy dopiero na nowo odkrywamy siłę Ewangelii łaski i przebaczenia, wtedy wszystkie inne tematy wiemy, jak zrozumieć, jak przeczytać, jak na nie odpowiedzieć. Michale, bardzo, bardzo Ci dziękuję za bardzo ciekawe rozwinięcie niektórych kwestii. Myślę, że to, co mówiłeś, jest ważne nie tylko dla środowiska ewangelikalnego czy chrześcijańskiego, ale w ogóle tak dla każdego człowieka, który uważa się za osobę w miarę przyzwoitą. Że w pewnych kwestiach nie można milczeć, że w pewnych kwestiach nie można właśnie stać z boku, bo one wymagają od nas zaangażowania się, a jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to tym bardziej. I cieszę się, że te słowa dzisiaj padły, bo niezależnie od tego, kim jesteśmy i w co wierzymy, jeżeli będziemy milczeć w obliczu zła czy niesprawiedliwości, to ten świat będzie tylko i wyłącznie coraz gorszy tak naprawdę. Dziękuję również Państwu. Zanim się rozstaniemy, tradycyjnie już zaproszę Państwa na to, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. A w przyszłym tygodniu ponownie, zgodnie z tym, co mówiliśmy w tygodniu ubiegłym, będziemy gościć
naszego wykładowcę, doktora Michała Zawiślaka, i będziemy mówić o rozdziale Kościoła i Państwa, czy współpracy Kościoła i Państwa w wykładzie pod tytułem Od religii państwowych do pełnego rozdziału, relacje państwo-związki wyznaniowe. I doktor Michał Zawiślak przeprowadzi nas przez historię przede wszystkim stosunków Kościół-Państwo, najpierw poprzez historię takiej symbiozy bardzo ścisłej, tego sojuszu tronu i ołtarza, poprzez próby właśnie rozdzielenia tych dwóch instytucji. Spróbujemy sobie też odpowiedzieć na kilka pytań związanych właśnie z tym tematem. Na przykład takie, czy w modelu rozdziału istnieje uprzywilejowanie jednej instytucji wyznaniowej w porównaniu z innymi? Czy dopuszczalne jest dostosowanie praw stanowionych przez władze państwowe do interesów instytucji wyznaniowej lub polityka państwa wyrażana poprzez podejmowanie decyzji zgodnych z doktryną religijną? Czy model rozdziału Kościoła od państwa a priori oznacza wykluczenie religii z życia publicznego? Czy oznacza wykluczenie innych religii niż państwowa? Czy model państwa wyznaniowego oznacza wykluczenie innych religii niż państwowa? Czy model państwa wyznaniowego jest konsekwencją przyjęcia określonego systemu wartości i stanowi wyraz poszanowania tych wartości w życiu publicznym? Także będziemy też poruszać bardzo ciekawe i myślę, że bieżące tematy, nawet w świetle tych rzeczy, które dzieją się w tej chwili w Polsce i w prawie, i w edukacji, i w bardzo wielu innych dziedzinach życia. I takie, które nas wszystkich dotyczą, ponieważ no, każdy z nas, bez względu na to, czy mieszkamy w Polsce, czy mieszkamy za granicą, mieszka w państwie, które jakieś relacje ze związkami wyznaniowymi, kościołami ma. I one, nawet jeżeli jesteśmy osobami niewierzącymi, bardzo mocno wpływają na nasze życie. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Doktor Michał Zawiślak, wtorek, godzina 19, 3 sierpnia. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to raz jeszcze dziękuję przede wszystkim Tobie, Michale, też za cierpliwość. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość spędzenia tego wieczoru na takich rozmowach. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam oczywiście do zobaczenia za tydzień w